6 na liście startowej. Nazywam się Katarzyna Bujłek, jestem organizatorem zawodów regionalnych w Komarowie. Organizujemy pierwsze zawody po przerwie dwuletniej. W 2019 roku mieliśmy również pierwsze nasze zorganizowane. No ale ze względu niestety na pandemię i na cały, na to, co się działo, nie mogliśmy wystartować z żadnym pomysłem, który mogliśmy zrealizować. Mianowicie dzisiaj mamy zawody 15 maja oraz 10 lipca. W tym roku podejmujemy się organizacji dwóch zawodów. Wraz z rodzicami prowadzimy stadninę od 2013 roku. Ja jestem również instruktorem jazdy konnej Polskiego Związku Jeździeckiego. Przygotowuję dzieci, młodzież oraz dorosłych, wdrażam ich w jazdę konną, w naukę. Prowadzimy tutaj szkółkę. Jednocześnie staramy się jak najbardziej promować ten sport, bo jest to naprawdę piękny sport. Jest to jeden z niewielu sportów, gdzie jest jeździectwo, gdzie tworzymy parę, tak? Jest jeździec oraz koń. Koń bardzo odczuwa emocje jeźdźca, więc jest to sport dla ludzi, którzy mają na przykład problem z wyciszeniem emocji i starają się to zrobić na koniu. Jest to bardzo dobre lekarstwo, jazda konna, naprawdę polecam. Ja również jestem zawodnikiem czynnym w skokach przez przeszkody, czyli takich zawodów, jakie zorganizowaliśmy dzisiaj. Posiadam trzecią klasę sportową, jestem w trakcie robienia drugiej klasy sportowej. Zawody są dla jeźdźców, którzy zaczynają swoją przygodę, oraz dla jeźdźców profesjonalnych, ponieważ mamy małe konkursy zaczynające się od 60 cm do 1,20 m, czyli już wyższy poziom, wyższa klasyfikacja, więc staramy się to na razie robić na poziomie regionalnym, co będzie dalej, tego nie wie nikt. Jesteśmy również pomysłodawcami Pomerania Horstu, który niestety w zeszłym roku miał się odbyć, ale się nie odbył. Był to cykl 6 zawodów, ale mam nadzieję, że w przeciągu 2 lat spokojnie te zawody się odbędą. Stajnia w Komarowie istnieje od 1997 roku, natomiast moi rodzice zakupili tę piękną posiadłość w 2013 roku i staramy się to wspólnie rozwijać i promować. Wyremontowaliśmy oraz położyliśmy nowy plac, zmieniliśmy podłoże na hali, mamy 12 hektarów padoków w tym momencie, padoków, czyli wybiegów dla koni, więc no, jesteśmy, można by powiedzieć, jedną z niewielu stadnin dookoła, które posiada tak duże pastwiska, że jesteśmy otoczeni Puszczą Goleniowską. Mamy możliwość przemieszczania się końmi do lasu, nad Inę, nad jezioro Dąbie, nad zalew. Jesteśmy otoczeni pięknym krajobrazem, więc korzystamy z tego w 100%. Mamy wyznaczone ścieżki dla koni, z których korzystamy i możemy też uspokoić głowę, odpocząć od codziennej pracy na placu z końmi, czy to starszymi, czy to młodszymi. W lesie. Też bardzo ważne jest to, że staramy się naszych przyszłych jeźdźców szkolić również w terenie, czyli jeździmy z nimi do lasu, pokazujemy im, jak to jest inaczej, że taka inna praca również jest potrzebna. Stąd bardzo się cieszymy, że jesteśmy w takim położeniu i możemy sobie na tak dużo rzeczy pozwolić i wprowadzić do szkolenia takie rzeczy, choćby jak wyjazdy w teren, które są niesamowitą opcją dla kondycji jeźdźca, konia. Jako że prowadzimy jazdy tylko i wyłącznie indywidualne, czyli mamy indywidualne podejście do klienta, nie prowadzimy jazd grupowych, serdecznie zapraszamy. Może to właśnie Państwo chcą skorzystać i zobaczyć, podziwiać ten piękny sport, podziwiać konie, chcą skorzystać z naszej infrastruktury oraz ze wszystkiego, co mamy dookoła, z tej pięknej natury.
Serdecznie zapraszamy również 10 lipca na drugi termin zawodów, również w skokach przez przeszkody. Również są to zawody regionalne. Mam nadzieję, że już nic nie przeszkodzi w organizacji tego. I serdecznie zapraszamy najmłodszych na oprowadzanki, na pokazanie, jak obcować z koniem, na takie wstępne lekcje nauki, bądź jeżeli jest ktoś zainteresowany, aby wstawić do nas własnego konia, również zapraszamy, ponieważ posiadamy całodobową opiekę, bardzo duże pastwiska i wszystko jest na profesjonalnym, wysokim poziomie.